W okresie zawieszenia zajęć lekcyjnych w szkołach i funkcjonowania nauczania zdalnego, Centrum Projektów Polska Cyfrowa ogłosiła kolejny konkurs pod nazwą Zdalna Szkoła Plus. Jest to projekt skierowany na zakup sprzętu komputerowego, umożliwiającego realizację zdalnych lekcji uczniom ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z rodzin wielodzietnych. W ramach projektu gmina Kościelec uzyskała dofinansowanie w wysokości 55 tysięcy złotych. Kwota ta została wykorzystana do pokrycia kosztów nabycia 29 sztuk laptopów zakupionych przez gminę Kościelec. O rozdysponowaniu zakupionego sprzętu do szkół zadecydował wójt gminy Kościelec. Następnie dyrektorzy szkół przekażą go najbardziej potrzebującym. Szkoła podstawowa w Ruszkowie I otrzymała 11 laptopów. Szkoła podstawowa w Trzęśniewie pozyskała 3 sztuki. Szkoła podstawowa w Dobrowie wzbogaciła się o 5 laptopów. Liceum Sztuk Plastycznych w Kościelcu otrzymało 4 komputery. A Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Ustawicznego w Kościelcu otrzymał 6 komputerów. Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 i osi priorytetowej POCP – powszechny dostęp do szybkiego internetu, działania 1.1 – wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła Plus – w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.